Hej, witajcie drodzy widzowie, Arko 265, kłaniam się nisko i zapraszam was na mecz, który dzisiaj o godzinie 17.30 Raków Częstochowa podejmuje u siebie z Lech Poznań na TVP Sport, więc transmisja będzie bez zbędnego przedłużania. Przejdźmy sobie do spotkania. Tylko nas prosimy hymn. No i muszę połączyć. To nie jest tylko barwa. Wygrana zależy od nas wszystkich. Nasze wsparcie ma ogromne znaczenie. Wspieramy naszych zawsze i wszędzie. Tylko działając możemy wygrywać. STS, oficjalnym sponsorem reprezentacji Polski. Tłumaczyłem, że przecież mogę sobie obejrzeć odcinek na powtórce, ale nie. Ona musi dzisiaj, bo przecież jutro koleżanki w robocie będą omawiać. Hity Maja w Kanal Plus Premium. NBA wchodzi w decydującą fazę rozgrywek. Playoffy NBA na kanałach sportowych w Kanal Plus i w serwisie Kanal Plus Online. Superhity 33 kolejki PKBP Ekstra Klasy. Piątek, Korona Lech. Sobota, Górnik Pogoń. Niedziela, Wisła Kraków. 100% PKBP Ekstra Klasy tylko w Kanal Plus. Bez zbędnego przesłuchania przejdźmy sobie do meczu Rakowa z Lechem Poznań. Puszczamy hymn. Czekajcie, muszę najechać, bo... Thank you.
Te zespoły od dawna czekały na okazję do wyrównania starych punktów. Przed nami mecz, który być może zapisze się na długo w pamięci. Wszyscy bowiem liczymy, że okaże się znakomitym widowiskiem. Witamy Państwa gorąco. Na stanowisku komentatorskim jesteśmy w komplecie. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Koszula bliższa ciału, dlatego tak bardzo elektryzuje nas Ekstraklasa. Raków Częstochowa zmierzy się z poznańskim Lechem. Ciekaw jestem przebiegu spotkania. Liczę na to, że obie ekipy postawią twardą, ofensywną piłkę i nie zabrakło praw. Skład Marzeń, zaraz zobaczycie, jak powinien wyglądać w rzeczywistości. Składam, że w coś będzie Derek wchodził, ale coś jeszcze, ale... A wirtualnie, jak się chodzą, jest chyba dużo lepsze statystyki bramkowe, jeśli chodzi o obronę bramkę. Na Państwa ekranach skład Rakowa Częstochowa na ten mecz. Wyjdą na boisko w formacji 1-3-4-3. To taktyka stworzona do atakowania skrzydłami, bo w fazie ofensywnej boczni pomocnicy wspomagają skrzydłowych, a ci przesuwają się do środka pola. W tym przypadku ważny jest jednak błyskawiczny pressing po stracie piłki, bo inaczej można nadziać się na kontrę, w której obrońcy zostaną pozostawieni samym sobie w obliczu liczniejszego przeciwnika. Jak wspomniałem, nie będzie inaczej. Bramce. A oto w jakim składzie gra dzisiaj Lech Poznań. A ustawienie to zapewne 1-4-5-1. Tak sądzę. Jeden wysunięty napastnik mający wsparcie aż pięciu pomocników, którzy przejmą środek pola, ale w zależności od potrzeb mogą wesprzeć atak, jak i obronę. Jeśli sytuacja pozwoli, to z tego ustawienia szybko można stworzyć ofensywną formację nawet z trzema napastnikami. Dłoń i na konie. Piłka w grze. Halo?
Karny. No tak, decyzja sędziowska może być tylko jedna. Karny. Poczekać do zielonego. Tak. Uda się. Teraz jest, powinno się udać. Wejdzie, wejdzie, wejdzie. Jest! No, wróciliśmy. Prowadzą zatem 1-0. Dało się w końcu. Dało się. Znakomicie wyczekał rywala i odebrał piłkę. Krzysztofer Waldedo w Karszlom, no tak? Ma piłkę i okazję, by dobrać do jednego z kolegów. I lecimy. Wierzę, co nie chcę palić. Radził sobie z przeciwnikiem. Powtórka pokazuje, że od początku wiedział, jak sobie poradzić z tym obrońcą. Gdy piłka trafiła do strefy zagrożenia, mogliśmy być pewni, że padnie bramka. Świetny finisz.
To mamy 2-0. Jest już. Tudor. Tak się powinno stawać Kirywala. Do Artura Sobiecha. Uwaga, wychodzi sam na sam. Dalej jest ciekawie. Sobiech broni, lecz to nie koniec akcji. Dobitka. O, przyjmuje teraz na siebie groźnie wyglądający strzał. Szkoda, że to samo to nie było trudne. Broni bramkarz. Wyjście dla Kaspi do przodu. Ależ okazja Sobiecha. I Sobiech! Gol! Artur Sobiech! Zrobił dokładnie to, co należy. Popatrzmy raz jeszcze na powtórkę gola. Z łatwością ogrywa tam obronę. To była idealna okazja na finezyjny strzał. Brawo! A więc mamy 3-0. Ja pewnie fajnie, żeby tak było w rzeczywistym spotkaniu. Zaraz zobaczymy w noni. Proszę. Jak mi się to sprawdziło?
na razie nie punkt dostałem, bo nie było wyniku, ale... Świetnie się zachował we własnym klubie. What? What? Nie wierzę. Po prostu nie wierzę. Ładnie przeszedł rywala, co teraz? No, na pewno. Po moim prywatnie. Nie. No i po ataku, dobra interwencja. Dżup, to był dżup. Nie była ręka. A teraz kontratak. Jak to rozegrają? Serio? Naprawdę? On to co zrobił, to celowo? Gdzie hat-trick? Gdzie hat-trick? Próbuje indywidualnej akcji. Co z tego wyniknie? On zrobił błąd największy. Stopiek przed wielką szansą. I okno, dziękuję bardzo. Tak jest! Zamykamy do mecz. Dopina swego! Jest hat-trick! Trudno się dziwić, że szaleje ze szczęścia. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Strzelec dobrze przymierzył w krótki róg. W takich sytuacjach zwykle szuka się winy w zachowaniu bramkarza. I wpadło do okna, nie? No takie półki jest. Najważniejsze, że był zamknięty. Mamy już zatem 4-0. Atak na rywala i odbiór piłki. Ależ łatwo teraz minął. Nic z tego, nie ma gola. Dobry zabawy, no, bo tu. Dziękuję.
Pokaż. Teraz tu pokaż. Wielkimi krokami zbliża się finał sezonu i wciąż nie znamy kompletu najważniejszych odpowiedzi. Pogoń cały czas jest w walce o trzecie. O trzecie z rzędu brązowy medal z kolei mieć w przyszłym sezonie zagra na zapleczu Ekstraklasy. Za chwilę zaczynamy. Partnerem rozgrywek jest PKO Bank Polski, partner tytularny Ekstraklasy. No dobra. Dobra, czas na zmiany. Sławski. Dzień dobry Państwu, witamy ze Szczecina, ze stadionu miejskiego imienia Floriana Kryniera, bo tutaj będziemy kontynuować 32. kolejkę PKO BP Ekstraklasy, Pogoń Szczecin kontra Miejsc Legnica. Na to spotkanie zapraszamy bardzo serdecznie. Pan Szala, dzień dobry. I Piotr Gałowski. Pogoń Szczecin przy komplecie widzów postara się o kolejne zwycięstwo na własnym obiekcie. Zespół Jensa Gustafsona ostatnio miał naprawdę bardzo dobrze, bardzo skutecznie. Przede wszystkim w końcu można powiedzieć, że zarobali taką długą serię meczów bez porażki i dzięki temu może to się zakończyć trzecim sezonem z rzędu na najniższym stopniu podium, o zupełnie inne cele graficzne i cały zespół Grzegorza Młodego po meczu z Krakowem w 30. kolejce przypieczętował swój los i w przyszłym sezonie będzie grał na poziomie pierwszej linii, ale jak powtarzali i zawodnicy, i trener, jest jeszcze robota do zrobienia, a więc patrzcie, 4, 5 jest. Legii Gdańsk, która prosiła o spotkanie z Denisa Bolana, a jeszcze została. Jesteśmy niezwykle ciekawi, jak będzie się układało. Po akcji, strata. Co zrobi Artur Sobiech? Sobiech przed wielką szansą. Aj, była okazja, nic z tego nie wyszło. Czas sięgnąć do rezerw, puścić nowe siły na murawę. Za wczesny sprint albo spóźnione podanie. Thank you.
piłkarza Lecha. Zobaczmy z autu. Filip Marfiński. Uwolnił się z podkrycia, okazja! Teraz jak się da, byle dalej. O, teraz świetny przechwyt. Może być zagrożenie. Do bramki niedaleko. Świetnie teraz w obronie. Wyczekali rywali. Nóg są przy piłce. Jest potwierdzenie. Tylko 2 minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. Interwencja i zaczną z linii bocznej. Arbiter gwizdkiem kończy pierwszą połowę, a kibice gwizdami wyrażają... Ależ go ogął teraz. Ale obrona jest czujna. Dobrze pasuje tę akcję dzięki wzajemnej asekuracji. No i chyba teraz ruszą z kontratakiem. Świetne, prostopadłe zagranie. Ale obrona przejmuje tę piłkę. Będzie niebezpiecznie.
ważne, ale przede wszystkim skuteczne. Gdyby bramkarz nie ruszył tak desperacko na atakującego, ten miałby znacznie więcej czasu na oddanie strzału. No to ale nic z tego nie będzie. Dobra gra w obronie. Wysoki pressing. Drużyna robi na zyskać piłkę. Cudowna piłka. Spójrzmy. Okazja Marala. Odbił, ale piłka trze. Gratulacje za tę interwencję. Doskonałe umiejętności bramkarskie. Spotkanie oko w oko z kimś pędzącym z piłką jest zawsze niebezpieczne, ale tym razem pewność i konsekwencja górą. Statystyki nie kłamią, gdy ma się tyle okazji. Musi to zaowocować bramkami. Mają wyraźną przewagę, narzucają swoją grę i ostrzeliwują przeciwną bramkę. Stąd taki jednostronny wynik na tablicy. Ależ poszedł na przebój. To już ostatnie 30 minut spotkania. Ma wsparcie, by to rozegrać. Ciąg na bramkę, będzie teraz chyba groźnie. Cóż, zapowiadało się naprawdę nieźle, ale to już jest nieaktualne. Piłkę mają rywale. Mają teraz okazję, by szybko wyprowadzić atak. Miała być kontra, a tymczasem jest strata. Przeciwnicy przejmują. Przejmuje teraz spokojnie piłkę. Fran Tudor. Właśnie tak powinno się wprowadzić pod bramkę rywala.
Pranie nie trafia celu. Spokój teraz w defensywie. Przejęta piłka. Mogą grać swoje. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. Fablowana piłka szeka. Trzymają się przy piłce. Sędzia nakazał. Sporo możliwości podania. Na co się decyduje? Teraz niepotrzebna strata piłki. Frank Tudor. Out po tej udanej interwencji. Wracamy teraz do sytuacji sprzed chwili. Sędzia pokazuje żółtą kartkę na faul, przy którym zastosowana została wcześniej korzyść. Dobra decyzja, szczególnie dla kibiców, którzy nie lubią ciągłego przerywania gry. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Drużyna gości na spokojnie kontroluje ten mecz, bo zostało mało czasu, żeby mogło jeszcze cokolwiek złego im się przydarzyć. Miło jest oglądać takiego Lecha, w którym wszystko funkcjonuje do tak zagrożeniu. Dzisiaj Kolejosz nie pozostawia rywalom złudzeń. Kibicom pozwala na oglądanie końcówki bez przyspieszonego tętna. Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują te pozycje. Tracą piłkę częstochowianie. Piłka wybita spod nóg rywala. Teraz dobrze, ma miejsce. Nieudana interwencja, piłka wciąż w posiadaniu drużyny przeciwnej. Dziękuję za uwagę, to wszystko na dziś. Sędzia tym samym kończy mecz. Lech Poznań może dopisać sobie 3 punkty. No, przekonujące, pewne zwycięstwo odnotowują teraz widzę. Świetnie się zespół prezentował przez całe to spotkanie i zasłużył na 3 punkty. Warto porozmawiać się z Rodzakiem. Zobaczymy, jak będę nagrywał. Ale na mecz dzisiejszy to już wszystko. Subskrybujcie kanał, łapki w górę.
komentarze pod spodem. Do jutra. Trzymajcie się. Pa. Hej.